Cześć, z tej strony Farel i witam w kolejnym poradniku z gry Fortnite. Moi drodzy, dzisiaj pokażę wam, jak wykonać nowe zadanie, które pojawiło się w 10 w ostatnim tygodniu 5 sezonu. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałem ogłosić, że organizuję dla was konkurs na takie oto piękne słuchawki gamingowe od firmy Genesis. Jest to model Radon 720. Co musicie zrobić, aby wygrać te oto właśnie słuchawki? Wystarczy, że wbijecie na mojego Instagrama i zostawicie followa. Mi się wydaje, że nagroda jest warta uwagi, więc link do Instagrama podaję wam w pierwszej linijce w opisie tego filmu. Jeżeli podobałem ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki ci bardzo. A więc tak, moi drodzy, jak każde zdanie z gwiazdką jest banalnie proste, wystarczy, że ją zlokalizujemy. W tym tygodniu, w ostatnim tygodniu, musimy szukać między załatanym mostem, krawędzią mapy i 9 zielenią. Ja na chwilę obecną nie wiem, jak to Fortnite przetłumaczy jeszcze na język polski, ponieważ ten poradnik nagrywam przed godziną 15. 9 zieleń mi się tylko kojarzy z dołkiem, dokładnie z greenem o numerze 9. Lecimy, sprawdźmy, czy znajduje się tam plamka, na której będzie gwiazdka. Okej, moi drodzy, podchodzimy do lądowania. Tutaj mamy załatany mostek, tam jest krawędź rzeki, kończy się mapa. A tutaj mamy pole, dokładnie dołek z numerem 9. Tu jest na tablicy napisane numer 9, czyli ukryta gwiazdka. Sprawdźmy mapę. Powinna znajdować się w tym oto miejscu. Proste? Proste. To co, moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że w jakimś stopniu wam pomogłem. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych poradników i wyników konkursu na słuchawki od firmy Genesis. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę. Trzymajcie się. Cześć!